Zarząd Powiatu Jasielskiego chce utworzyć zespół szkół ogólnokształcących nr 1 w Jaśle, skład którego ma wejść pierwsze liceum ogólnokształcące imienia króla Stanisława Leszczyńskiego oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Pomysł ten krytykują m.in. uczniowie i absolwenci pierwszego liceum ogólnokształcącego. Poszerzenie oferty edukacyjnej chcemy, aby również dorośli mogli po prostu korzystać z tej szkoły. W tej chwili posiadamy takie liceum dla dorosłych przy zespole szkół numer 3, jednak tam nie ma zainteresowania. Tak pomysł utworzenia zespołu szkół tłumaczył podczas konferencji prasowej w poniedziałek 21 lutego starosta jasielski Adam Pawluś. Spotkanie z dziennikarzami rozpoczął od przeczytania oświadczenia zarządu powiatu w Jaśle. Komunikat został wydany, tu cytat, w związku z pojawiającymi się artykułami i petycjami wypaczającymi ideę podejmowanych działań dotyczących pierwszego liceum. W rzeczywistości jest to połączenie administracyjne. Licea nadal będą funkcjonować samodzielnie, tak więc nie zaprzecza się samodzielności dydaktyczno-wychowawczej pierwszego liceum imieniem Stanisława Króla Leszczyńskiego. Jest to też proces dalszego uporządkowania sieci szkół. Liczymy, że dzięki temu liceum dla dorosłych zafunkcjonuje realnie przy liceum dla młodzieży. Kilku dni Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaśle jest zbulwersowane pomysłem pana starosty. Liceum ogólnokształcące imieniem króla Stanisława Leszczyńskiego. Tyle. I my chcemy, żeby nadal ta szkoła tak się nazywała, a nie zespół szkół. Co komu powie zespół szkół? Stanowisko w tej sprawie wydała m.in. Rada Pedagogiczna pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaśle. W komunikacie czytamy: uważamy, że połączenie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia króla Stanisława Leszczyńskiego z liceum dla dorosłych znacząco ograniczy możliwości zadbania o odpowiednio wysoki poziom kształcenia. Wyrażamy obawę, że niestabilna sytuacja szkoły wpłynie na obniżenie poziomu zaufania uczniów szkół podstawowych i ich rodziców do naszego liceum. Projekt uchwały, którą otrzymaliśmy jako radni, mówiący o tym, że w miejsce liceum ogólnokształcącego powstanie zespół szkół, jest nie do przyjęcia. Nie ma tutaj żadnych racjonalnych przesłanek, nie ma tutaj elementów, które by jakby w jakikolwiek sposób uzasadniało, oprócz własnych partykularnych interesów pana starosty, który chce w ten sposób nie zrealizować wyroki sądu nakazujące dopuszczenie dyrektorki, która wygrała konkurs. I tu jest ten zabieg taktyczny, powołanie zespołu szkół. Głosowanie w sprawie utworzenia zespołu szkół ma odbyć się w piątek, 25 lutego.